Hej, witam Was w drugim odcinku kursu, w którym robimy prostą samochodową grę dwuwymiarową na silniku Unity. Przejdźmy od razu do projektu. Ostatnio go zostawiliśmy w nieciekawym stanie. Mamy wielki samochód, drogę, która nie wpasowuje się w nasz ekran. I teraz musimy coś z tym zrobić. Po pierwsze, samochód jest o wiele za duży. Nie będziemy mieli czasu na reakcję, jeśli pojawi się jakaś przeszkoda. Dlatego przechodzimy do naszego folderu Graphics, gdzie przechowujemy nasze grafiki. Do grafiki naszego samochodu i mamy tutaj pole Pixels per Unit. Jest to ilość pikseli, która przypada na jedną jednostkę w Unity. Im większą wartość tam wpiszemy, tym grafika będzie mniejsza w świecie Unity. Jeśli wpiszemy 200, wtedy grafika powinna być dwa razy mniejsza. Sprawdźmy. Tak się stało. Taka wielkość nam odpowiada. Zróbmy to dla reszty samochodów, które zaimportowaliśmy. I zaznaczmy teraz nasz samochód i za pomocą narzędzia do przesuwania połóżmy go gdzieś na dole. Tak, żeby czas reakcji był wystarczający, jeśli coś pojawi się do góry. Drugą rzeczą jest nasza droga, którą jak widzimy jest grubo wystaje poza granicę naszej kamery. Tylko z nią zrobimy trochę inaczej. My chcemy, żeby ta droga się przewijała w nieskończoność, żeby ona się zapętlała. Żebyśmy cały czas po niej jechali. A to jest tylko skrawek. Więc jak to zrobić? Na początek stwórzmy obiekt 3D quad. Tą drogę na razie usunę. Mamy tutaj nasz obiekt trójwymiarowy. Teraz za pomocą tego narzędzia tutaj rozszerzmy go, tak żeby pokrywał całkowicie nasz ekran. Nie musi to być mega dokładnie. I dopiero teraz na to narzucimy naszą drogę. Tylko my nie chcemy, żeby to był pojedynczy sprite, pojedyncza grafika. Tylko my chcemy, żeby to była tekstura. Dlatego zaznaczmy tekstura w Texture Type oraz Wrap Mode zaznaczmy Repeat, żeby się powtarzała co jakiś czas, za każdym razem, gdy się skończy. Tutaj możemy Trilinear True Color, to będzie tylko odpowiadało za lepsze wyświetlanie i klikniemy Apply. Teraz możemy przeciągnąć naszą drogę na naszego quada i jak widzimy, od razu się pojawiło, tylko że jest bardzo ciemny. A to dlatego, że obiekty trójwymiarowe potrzebują oświetlenia. Dlatego przejdźmy, klikniemy prawym przyciskiem myszy, zakładka Light oraz Directional Light. I od razu wszystko się rozjaśniło. Teraz w końcu przejdźmy do programowania. Czyli co zrobić, żeby nasza droga się przewijała. Jeszcze tutaj trochę kłada zmniejszę, bo widzę, że na ekranie gry jest to nierówno. Tak powinno być. Ok. Czyli przejdźmy do naszych skryptów, folderu ze skryptami. Stwórzmy nowy skrypt w C Sharpie, który nazwę Road Infinite Scrolling. Ja będę programował w Visual Studio. Wy możecie w MonoDevelop, cokolwiek. Nie ma różnicy. Na początek usuńmy to wszystko i zacznijmy od zdefiniowania zmiennych, które nam będą potrzebne. Pierwszą zmienną będzie zmienna publiczna. Dzięki public inne skrypty też będą miały dostęp do tej zmiennej oraz będziemy mogli ją modyfikować w inspektorze, czyli w samym oknie silnika. Nie będziemy musieli tylko za pomocą kodu robić. Pierwszą zmienną, którą sobie zdefiniujemy, będzie scroll speed, czyli z jaką prędkością nasza droga się będzie przewijała. Następnie będziemy potrzebowali prywatną zmienną, czyli taką, która będzie tylko dla nas, która będzie wektorem i to będzie offset, który nałożymy na teksturę obiektu trójwymiarowego. Jeśli pominiemy to private, nic się nie stanie, ponieważ Unity automatycznie weźmie to za zmienną prywatną, ale dla uproszczenia będę pisał private. Następnie stwórzmy funkcję update, która się będzie wykonywała w każdej klatce gry. Nie musimy jej nigdzie wywoływać, ona się wywołuje automatycznie. I tutaj zróbmy offset new vector 2. I teraz tak, tutaj mamy dwa argumenty, x oraz y. I teraz to zależy od Was. Ja robię grę pionową, czyli chcę, żeby moje tło przewijało się w osi y. Jeśli zrobicie to na odwrót, robicie to w poziomie, wtedy chcecie, żeby wasze tło przewijało się w osi X. Czyli robicie dokładnie to samo co teraz, tylko zamieniacie argumenty miejscami. A w miejscu mojego Y
będzie time.time. Scroll razy scroll speed, czyli przewijanie będzie zależne od czasu oraz od prędkości, którą zdefiniujemy. I na końcu robimy getComponent. GetComponentRenderer. Ta funkcja pobierze komponent z obiektu, do którego jest skrypt przypisany. I następnie przypiszmy offset do tekstury obiektu. Teraz, żeby przypisać skrypt do obiektu, wystarczy go przeciągnąć i upuścić nad obiektem, na którego chcemy przypisać. Tutaj możemy od razu zmienić nazwę. Skład zmienię na road, droga. I teraz wystarczy zmienić prędkość na, załóżmy, 0.7. I to powinno już działać. I jak widzimy, droga się przesuwa. Możemy tak teraz jechać w nieskończoność. To jedną rzecz mamy z głowy, drugą, czyli samochód też. I myślę, że to by było na tyle. Albo jeszcze nie. Zaczęliśmy się bawić, to chociaż zróbmy coś jeszcze. Zajmiemy się kolizjami. Naszym samochodem na razie. Dodajmy do niego Box Collider 2D. Ważne, żeby to było 2D, ponieważ zajmujemy się fizyką dwuwymiarową. Można robić też gry dwuwymiarowe z fizyką trójwymiarową, ale to już jest wyższa szkoła jazdy. Dla nas w zupełności wystarczy fizyka dwuwymiarowa, także Box Collider 2D. Tu pojawiła się nam taka zielona obwódka wokół samochodu. Za pomocą tego przycisku możemy zmienić jej rozmiary. Ja chcę, żeby ona była trochę mniejsza. Ta obwódka to jest... pokazuje, w jakich granicach nasz samochód będzie oddziaływał na inny, w jakich będzie mógł się zderzyć z innymi, albo inny zderzyć się z naszym. W zupełności wystarczy nam taki kwadrat. Lusterka mogą wystawać. Zakładamy, że lusterka się nie mogą zderzać. I tyle. Żeby wszystko też działało dobrze, dajmy tego Rigid Body 2D, która odpowie też za fizykę naszego samochodu. Teraz po rozwinięciu constraints możemy zaznaczyć freeze rotation na osi Z. To gdzie jest nasz samochód? Tutaj. To uniemożliwi, żeby przez przypadek, przy zderzeniu z innym samochodem, nasz samochód nagle zmieniał swoją rotację, swoje położenie, zaczął jechać gdzieś w bok, albo nawet obrócił się i zaczął jechać do tyłu. Tego nie chcemy. Może wy tego chcecie, ale w mojej grze tego nie będzie. Jeszcze raz powtarzam, że wszystko zależy od Was. Jeśli chcecie, żeby Wasz samochód po uderzeniu w cokolwiek nagle się obrócił albo coś w tym stylu, możecie zostawić freeze rotation, ale u mnie to będzie odznaczone. Ok, czyli samochód mamy z głowy. I co jeszcze możemy zrobić? Skoro się bawimy naszym samochodem, możemy, żeby dla lepszego efektu, dodać spotlight. Spotlight są to światła, takie jak w samochodzie, które wychodzą z jednego punktu i rozświetlają jakąś tam przestrzeń przed sobą, rozchodząc się pod danym kątem. Żeby światła działały na drogę, muszą być w osi Z, w położeniu Z, trochę niżej niż cała reszta, albo też wyżej. I wystarczy nam 0, 1. Tutaj na podglądzie możemy widzieć, że zobaczyć, że coś już jest. Teraz wystarczy to obrócić o 90 stopni, o 180 nawet. Tutaj będzie minus 90, tu minus 270 i tutaj 90. Zwiększmy intensity, żeby było lepsze widoczne. Teraz za pomocą narzędzia do przesuwania ustawmy to tak, żeby było idealnie na światłach. I teraz co widzimy? Że to światło nie działa na nasz samochód, działa tylko na naszą drogę. Co zrobić, żeby działało również na nasz samochód? Możemy to zrobić w ten sposób. Przejdźmy do folderu materiały.
stwórzmy nowy materiał i z shadera wybierzmy Sprites Diffuse. Teraz to wystarczy przyciągnąć na nasz samochód. On się trochę przyciemni, co w ogóle nie przeszkadza, bo teraz nawet bardziej pasuje do drogi. I teraz światło oddziałuje tak jak na drogę. Możemy teraz przeciągnąć to na światło naszego samochodu. Duplicate. Przeciągnąć na drugie światło. Widzimy, że to wygląda już o wiele lepiej. Sprawdźmy jeszcze, czy są w tych samych osiach Y. Różnią się, to je wyrównajmy. Możemy się pobawić parametrami. Range to jest odległość, na jaką światła świecą. Zróbmy 30, żeby oświetlały naprawdę sporą część. Intensity to jest moc, z jaką świecą. Zróbmy 6, żeby nie było na maksa. Możemy też wybrać kolor świateł. Zróbmy trochę bardziej żółtawe. Tu załóżmy taki. Skopiuję kod. Wkleję do drugich świateł. I teraz, żeby światła zawsze się poruszały z naszym samochodem, zaznaczmy oba światła za pomocą przycisku Ctrl i po prostu przeciągnijmy do naszego samochodu. Wtedy to jakby pod obiekty naszego obiektu samochodu. I jeśli przesuniemy nasz samochód, widzimy, że światła ruszają się razem z nim. I myślę, że to by było dzisiaj na tyle. W następnym odcinku zajmiemy się już poruszaniem naszym samochodem, sterowaniem nim. Może już jakieś przeszkody zaimplementujemy. A na razie dzięki wielkie. Wszelkie propozycje albo zastrzeżenia.